Witam Was wszystkich na kolejnym dniu rekolekcyjno wychowawczym. W Wielkim Poście tym razem, nieco w innej formie. Za chwilę przed Wami montaż słowno-muzyczny pod tytułem Tu jest Petrus, tu jest Piotr. Związany z osobą Jana Pawła II. Przyszedł w okolice Cezarii Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tu jest Petrus, usłyszał Szymon Symeon. Tobie dam klucze Królestwa. Jan Paweł II. Medytacje nad Księgą Rodzaju. Są nierozłącznie związane z osobą i pontyfikatem Jana Pawła II. Był on Piotrem naszych czasów, skałą, na której Jezus Chrystus buduje i podtrzymuje swój Kościół. On zawsze i we wszystkich okolicznościach wiernie świadczył o tym, który jest drogą, prawdą i życiem. Świat z ogromną wdzięcznością przyjął niestrudzoną posługę Ojca Świętego, która zakończyła się 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Choć minęło już tyle czasu, nadal tak trudno mówić o kwietniowych chwilach niepokoju o życie i zdrowie papieża, smutku, który zwiastował nieuchronny koniec życia. Pasterz narodów i w końcu o chwilę żałoby, której zjednoczyła w tym stanie cały świat. Bo jakże bardzo chluba naszych czasów przerosła zwyczajną, człowieczą małość. Powróćmy jednak myślą do wydarzeń z 16 października 1978 roku. Tamtego dnia zgromadzeni na konklawie kardynałowie wybrali na biskupa Rzymu człowieka nie będącego Włochem. Nowym papieżem został Polak, Karol Wojtyła, przybierając imię Jana Pawła II. Zaś jego służba Kościołowi i całej ludzkości znacząco wpłynie na trzecie tysiąclecie wiary. Poniedziałek, 16 października 1978 roku, plac świętego Piotra. Słońce kryje się powoli za kopułą Michała Anioła. Cudowny, łagodny zachód słońca, typowy dla rzymskiej złoty jesieni. W kaplicy Sykstyńskiej od soboty trwa konklawę. 111 członków kolegium kardynalskiego ma wybrać nowego papieża po nagłym zgonie Jana Pawła I. W niedzielę 15 października
rano i po południu kominka kaplicy Sykstyńskiej dwa razy wydobył się czarny dym. Znak, że nie wybrano jeszcze papieża. W poniedziałek rano oczekiwania ludzi licznie zgromadzonych na placu Świętego Piotra po raz trzeci nie spełniają się. Po zachodzie słońca las znowu się zapełnia. Niektórzy oceniają liczbę zebranych na 50 tysięcy, inni na 70 do 100 tysięcy. Nastrój pełen napięcia odnosi się wrażenie niemal dotykalne, że decyzja konklawy tym razem będzie pozytywna. Nasz wysłannik potwierdzał, że dym ulatujący z kominka kaplicy Sykstyńskiej jest pijany. Papież został wybrany. Habemus Papa! Carlo, Sancte Romane Ecclesiae Boitiva. Pośród nieznasków Pan uderza ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty dzwon. Ten przed mieczami tak nie ucieczy, jak ten głos. On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze, świat to pro. Twarz jego słońcem rozpromieniona, lampą zasłuch. Za nim rosnące pójdą plemiona, światło, gdzie Bóg. Na jego pasierz i rozkazanie, nie tylko jeśli rozkaże, to słońce stanie, pomoc to duch. On się już zbliża, rozdawca nowych, globowych sił. Cofnie się w żyłach pod jego słowy, krew naszych żył. Serca się zacznie światłości Bożej, rumienny ruch. Co myśl po myśli przeceń to stworzy, pomoc to duch. A przebacz mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych łon. Chłopiec aniołów kwiatem umiata, za niego tron. On rąda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąszył dłoń. To, o czym Jan Paweł II mówił i pisał, pozostanie dla nas na zawsze w jego książkach, encyklikach, listach, kazaniach, w końcu również w jego metafizycznej poezji. W papieskich wierszach i medytacjach odnaleźć można najistotniejsze prawdy dotyczące życia i przemijania, miłości do Boga i człowieka, ludzkiego powołania i losów na ziemi. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek to przebywało, a że się stałem równiwą dla Ciebie jako otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali uczącej, nie opartej o tym człowieku, nie. Ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością w liściach nieostrzeżonych chwil. Więc w tej ciszy ukryty ja, liść, oskubiony od wiatru, już się nie troskam o żaden z uważający, gdzie wiem, że wszystkie upadną. Thank you.
Trafia na jego. Za to Kalas ustępuje w rytmie wiejskich potoków. Ten rytm objawia mi ciebie, przedwórczym słowem. Jakże przeciwny jest twoje życzenie do wszystkich, czym zawsze przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu wstępuje w duchożnym zbożu. To wszystko, co ze sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry tniczy, niesiony swój własny pełni. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górskie strumienie? W którym miejscu się ze mną spotykasz? Ze mną, który także przemawia. Podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie odgniewa, kiedy spada w dół. I lasy męczące zmiarkują w rytmie potoku. Nie zgniewa się człowiek. Który świat nie przekracza, jest powinny. Kiedyś ten właśnie zdumienie nadano imię. Był samotny z tym swoim zdumieniem. Pośród istot, które się nie zgniewały. Wystarczyło ich istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nim na fali zdumienia. Zdumiewając się, wziął się wyłaniał z tej fali, która go musiła. Jakby mówiąc wszystkiemu wokoło, zatrzymaj się, ale nie przystał. We mnie jest miejsce spotkać z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się, przymijaj na sens. Na sens, na sens, na sens. Byłem przy was, teraz wy przyszliście do mnie. Takie oto słowa padły z ust umęczonego chorobą papieża w ostatnich godzinach jego ziemskiego życia. Ojciec Święty skierował je do tych, których najbardziej ukochał. Do nas, do młodzieży. Tak wiele nam przekazał. Nauczał, jak żyć, jak odnaleźć własną drogę i jak kroczyć nią wolnie i wiernie Chrystusowi. Przyjmijmy te słowa z wdzięcznością i zamieńmy w czyn. Ludzkie życie to ciąg niekończących się pytań. To wędrówka do nieznanej, która wymaga przewodnika. Jan Paweł II, Piotr naszych czasów, był właśnie takim serem. Udzielał odpowiedzi nie tylko słowem, ale również swoimi czynami i postawą. Jakże wymowną, zwłaszcza w ostatniej fazie życia, postawą cierpienia, godnego i odpowiedzialnego. W kaplicy Sykstyńskiej artysta umieścił sąd. W tym wnętrzu sąd dominuje nad wszystkim. Pod okres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny. Kres i zarazem szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoju. Nowy omnis moria. To, co we mnie, niezniszczalne. Teraz staję twarzą w twarz z tym, który jest. Tak zalewniła się ściana centralna Sykstyńskiej Polichromii. Pamiętasz, Adamie? On na początku ciebie pytał, gdzie jesteś, a ty odrzekłeś. Ukryłem się przed tobą, bo jestem nagi. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Niewiasta, którą mi dałeś, podała mi owoc. Ci wszyscy, którzy zalubniają ściany centralne Sykstyńskiej Polichromii, niosą w sobie dziedzictwo twojej wówczas odpowiedzi. Tego pytania i tej odpowiedzi. Taki jest kres waszej drogi. Przesłanie nadziei płynącej z dobrej nowiny, że Bóg, bogaty w miłosierdzie Chrystusie, objawia każdego dnia swoją miłość. To On, zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego z was. Przestań się lękać. Jan jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Oto przesłanie Bożego Miłosierdzia, które przynoszę mojej ojczyźnie i moim rodakom. Przestań się lękać i zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Paweł II był niezwykłym człowiekiem, który zmieniał słowo w czyn. Był, ale właściwie czy można o nim mówić w czasie przeszłym,
On jest i będzie. Bo życie ludzi niezwykłych ma zwykły ludzki koniec. Ale ci najwięksi nie zawsze odchodzą na zawsze. Pozostaje ich dzieło. Pozostaje ich przesłanie. Jak te niezapomniane słowa z ostatniej pielgrzymki papieża do ojczyzny. Nie lękajcie się. Słowa, które dodawały otuchy Polakom w stanie wojennym i które nam, świadkom tego dziejowego pontyfikatu, dodają odwagi, byśmy zrozumieli, jak wiele zależy od nas samych. Dzięki nim łatwiej podjąć tę pielgrzymkę, jaką jest nasze życie. Za przybliżenie.